Siemanko, siemanko. Kłaniam się, Ludwik. Dzisiaj ostatni wypad na nasze hindenburgowe pole. Oczywiście zmierzam w stronę tych dwóch hindenburgów, które leżały. Zaczynam z tamtej strony właśnie. Z nadzieją na kolejnego. Do 3 razy sztuka, jak to mówią, nie? Fajnie jakby się zakończyło to pole właśnie jeszcze hindenburgiem. Ale popatrzymy, co tam jeszcze wyjdzie. Ostatni raz, bo już tutaj nam rolnik powiedział, że w tym tygodniu będzie zasiewane. W tygodniu tutaj nie mamy jak dojeżdżać, bo jednak za daleko. No i co? Ruszamy w takim razie. Ruszamy na ostatni bój na hindenburgowym polu. Trzymajcie kciuki. Lecę. Od razu przepraszam za wioter. Nie moja wina. Zbliżyłem się do Hindenburga i mamy drugi dołek dosłownie. Pierwszy to był jakiś uchwyt z garka czy coś w tym stylu. A teraz mamy monetkę jakąś. Chyba monetkę. Ale już widzę, że nic z niej nie będzie. Także jeśli coś na niej wyjdzie, to standardowo zobaczycie, ale raczej wątpię. Widzę, że ona mocno zorana jest. Także lecę dalej. Przeczyszczę ją i najwyżej pokażę. Jak nie, to lecimy dalej. Kurczę, nie wiem, czy coś z tym wiatrem się uda nagrać, ale mamy... Dalej jestem tu przy zagłębiu Hindenburgów. Trochę się oczy zaświeciły, jak taki wielki kawał wyszedł, ale sami widzieliście, jakie wychodziły Hindenburgi. Więc to na pewno nie jest, a to już wiemy, co to jest. Proszę bardzo. Dyszka, PRL-ik. Też kawał monety. Proszę, jak tu wyłazi. Nieśmiało. Jest kolejny dołek po PRL-ku. No i wpadło coś takiego. To jest prawdopodobnie z jakiejś maszyny rolniczej. Choć nie mam pewności co do tego. Dlatego zwracam się z prośbą do największych znawców. Czyli do was. Cóż to takiego może być? Odsyłajcie swoje pomysły, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Stawiam na coś do jakiejś tam, co obraca ziemię może, albo coś w tym stylu. Ale co to jest? Nie wiem. No, dzisiaj mi się coś nie darzy. Nie ma zbytnio znajdek, ale proszę bardzo. Jakiego tu mamy PRL-ka prawdopodobnie. No oczywiście, i to jaki, kurczę. Fajny PRL-ek, proszę bardzo, piąteczka z rybakiem. No. Fajno, fajno, 58. rocznik. Ładny orzełek z tyłu, takie PRL-e to mi się podobają. Nie wiem, czy nie, to chyba trzeci w moim życiu rybak. Nie bardzo, niedużo tego znalazłem. Ale bardzo ładne, fajne. No i tak, pojeździłem trochę po tamtym polu. Ale tu na to małe poletko z hindenburgami ciągnie mnie. Jakiegoś GPS-a tutaj mam podłączonego. No i wlazłem ledwie na to pole. I jest jakaś monetka, raczej współczesna. Stawiam na... Tak, jest jakaś współczesna niestety. Ja, 10 groszy. Nasze 10 groszy, nam wcześniej jeszcze wpadło 5 fenoli niemieckich, ale w takim stanie, że wstyd nawet pokazywać. Jest w końcu, po chwili przerwy, jakaś znajdka rzeczowa. Już ją podejmuję. To jest raczej guzik, tak? Tak. Ale chyba czyściutki będzie dziadyga, co? No i chyba tak. Słabo tu coś widzę, co by wyszło. Przetrę go o spodnie. No, niestety. No i po długiej przerwie od monetek mamy kolejną. Jakiegoś cieniasa. Już sprawdzamy, cóż to jest. O proszę, to jest sybejko. Jest. Jest. Delikatnie z nim. Wow, ale stan. Popatrzcie tylko. O Boże. Udało się.
Jest dzień zaliczony i to w jakim stylu? O kurczę, czekajcie, przeciągnę go troszkę po... Wow, ale stan, naprawdę piękny, 24 części talara. Ale zajebiste. Kurde, nie wiem, czy się bardziej nie cieszę niż z tego Hindenburga ostatnio. Ale w pięknym stanie, naprawdę. Wow. 1700 chyba, nie? Kurczę, nie wiem teraz, żebym się nie pomylił, bo tu jest jakieś takie pociemnione. Przeczyj go tutaj. Tak, 1783 bodajże. Piękne srebro, 24 części talara. Ale super. Jest, morda mi się cieszy od razu. Po takiej flaucie, jaka była, to naprawdę to jest... To jest nagroda, na którą czekałem. Śliczna moneta, naprawdę. Odetchnąłem z ulgą, bo bałem się, że naprawdę z dzisiejszego wypadu nie będzie za wiele. No i zaryzykuję stwierdzenie, że jest to coś, bo tu widzę taki rancik, wy pewnie też. Także podejmujemy. No i jest to coś. Jest to guzik. Znowu będzie zeżarty cały. Ucho ma. Także jest na razie dobrze. Jest na razie dobrze. Tfu! Tfu! A się naża... Tfu! Piasku. Najadłem. O, są jakieś napisy z tyłu, czyli są nikłe szanse. Ale widzę, że nikłe. I to bardzo nikłe. O Jezu, czemu te guziki takie zjedzone są? Widzę, że jest to coś. Że coś tu powinno być. Ale jest tak zjedzony. Nic, oczyszczę i pokażę wam, jeśli coś wyjdzie. Kurczę, naprawdę byłby to piękny guzik, gdyby nie był tak zjedzony. Widać tego orła pruskiego na nim z herbem. Tutaj łepetynę, skrzydła z boku. No ale niestety, jest tak strasznie zjedzony, że aż przykro, naprawdę. Byłby fajniutki guzik do kolekcji. A czy jest fajny, no wiadomo, lepszy to niż te czyściochy, ale mógł być lepszy. No nic, fajnie się zaczyna dziać, srebro, jakiś konkretny guzik, także lecę. Kurczę, z tym wiatrem to się dzisiaj nie dogadam, widzę. Ale patrzcie tu. Mamy coś takiego. I coś się wyłania powoli. Dobra. Odczepmy to. Patrzcie, to będzie coś fajnego. To będzie coś fajnego. Jakiś medal. Kurczę, nie wiem. Chyba, że... Jest to, jakieś szkiełka są. Albo diamenty. Kurde, nie idzie tego umyć za bardzo. Zaraz. Wychodzą jakieś korzenie. No pokaż, że się, czymżeś jest. Przetrę spodnie, standardowo. Mam nadzieję, że nie zrobię temu krzywdy. Wychodzi coś, ale muszę to jednak szczotką przejechać i wam dopiero pokażę. I popatrzcie, jaka piękna brocha. Z diamentami. I w środku szmaragd. Tak to wygląda. Nie chcę tego dreć tą szczotą. Będę to musiał na mokro zrobić, ale to dopiero przy aucie. Na podsumowaniu zobaczycie ją. W pełnej klasie. Ale fajna sprawa, fajna rzecz. Kurde. Jest petarda, jak to Adi mówi. Dobiegłem do Sławka. O, patrz, znowu byś zostawić. Cioteczkę zostawię. Doszedłem do Sławka i od razu złoto, patrzcie. Jak się świeci. Ja pierdzielę. Ale kawał sztawy. Masz, wiesz. Przeczyj trochę. Przeczyj trochę. Ja
Ja nawet nie mam przecierać, takie piękne. A jest gdzieś? Jest jakaś swastyka czy coś innego? No, trzeba wybrać wszystkie. Bo to na sztawki dzielimy się. Piękna sprawa. Jedna sztawka pan Sławek, dwie sztawki pan Ludwik. O, w dobrym stanie, no. Nie, no bardzo ładny stan, naprawdę. Mi się podoba. To są zęby chyba. O Boże. Co tu się stało, nie uwierzycie. Największy smutek i zawód dzisiejszego dnia. Popatrzcie, co to było. To była klamra. Niemiecka klamra z pasa aluminiowa. I została tylko taka część. O Boże, ja tak choruję na te klamry. Tak chcę znaleźć taką klamerkę, choćby jedną. A tu mi się trafia. Jedna trzecia. Dlaczego ja? Boże. Nawet nie bardzo do zidentyfikowania, co to było. No na bank, tak got mit uns. No ale niestety, nic z niej nie zostało. Pług zrobił robotę. Jest, jeszcze monetka wpada. Strasznie słabo mi biła. Nie wiem czemu, zaraz sprawdzimy, cóż to jest. Któż jest odpowiedzialny za takie brzydkie bicie? Wyczyś się trochę. A, jeden halerzyk. 1903 rok. Proszę bardzo, same Niemcy tu wyłażą nam. A tu gdzieś się zaplątał Austro-Węgier jeden. No i proszę, pięknie. Już powoli szykuję się do powrotu do auta. A tu jeszcze wpada takie coś, scyzoryczek. Czy brzytwa? Znaczy scyzoryk jakiś chyba, nie? Machine der Uf. Co tam dalej jest? No, pokaż się. Czy nie wiem. Albo... No takie coś. Widać całą firmę. Trzeba będzie sprawdzić, cóż to jest. Na razie mnie się nie chce. Ale na pewno do zidentyfikowania. Po tak wyraźnym napisie. To znowu ja wracam z wiatrem. I mamy guziczek jakiś. Już go trochę przecieramy. O, to jest nasz guzior, pyryly raczej, już widziałem, że bez korony, tak, nie masz korony, no nie masz korony, fajny byś był chłop, jakbyś miał koronę, ale też w miarę spoko guziczek, możemy go bardziej potarmosić o spodnie. O proszę, taki guzior z polskiego munduru z okresu PRL. Jest jeszcze po guziczku, zaraz monetka spadła, zaraz jakiś cieniast, także wątpię, że coś tu zobaczymy. Ten wiatr też nie daje mi spokoju. Trzeba szybko identyfikować i to chyba krajcarki będą, tak, bo tutaj te wzorki są takie, raczej na stówę. Krajcarie, no z tej strony nie widać kompletnie nic, a z tej tylko ten wzorek, ten rant. Także stawiam na krajcara, ale w bardzo złym, fatalnym wręcz stanie. No i przyszedł czas na podsumowanie. Ukryłem się troszkę przed wiatrem, żeby chociaż podsumowanie nie było takie fufające. To jakiś ślimok mi się nadział. No i cóż to dzisiaj wyszło? Wyszedł szereg guziczków, jakichś takich no-name'ów. Chociaż to jest dziwne, bo to jest ołów. Bardzo ciężkie, ale nie wiem, co to jest. Takie. Tutaj widzę, jakby takie kręgi były. Plomby mi to nie przypomina, nie wiem. Jak ktoś ma pojęcie, co to może być, to niech daje znać. Monetki PRL. No to dwa PRL-e wpadły. Całkiem fajne te PRL-e. Jedna współczesna dyszka, tutaj dwa śliczne guziki, jeden polski i drugi pruski, albo z cesarstwa, ten orzeł,
taki na cały guzik wywalony, tylko w brzydkim stanie. Z monet takich gorszych, no to 0,2 fenole, totalnie zjedzone. Tutaj krajcarek jakiś. To jest, udało mi się to rozszyfrować, to będzie też Fenning, tylko te z 1830 któregoś roku i nie wiem co to, bo taki wielki jest, czy to jest piątka, czy trójka. Tutaj taki scyzoryczek albo coś w tym stylu, jakaś tam klamerka. To coś wielkiego, to jest mosiężne, także prosiłbym też o identyfikację, pomoc w identyfikacji tego. No tutaj wielki smutek, kawałeczek klamry niemieckiej. No i z tych najfajniejszych rzeczy, no to piękna broszka z diamentami. Ładny jeden halerzyk. No i piękne srebrko, 24 część talara. To mi na dzisiaj, na zakończenie poprawiło humor. No, nie było to cudów. Wyszło jak zwykle parę znajdek. Żegnamy się z tym poletkiem. Może wpadniemy tutaj do tej kukurydzy kiedyś, jak ją okoszą. Już widać piękne kolbiszcza. Także kończymy. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Zostawcie po sobie jakiś ślad. Jakieś tam suby, nie suby. Trzymajcie się. Hej.